Limanowa, szpital nie przyjął 50-latka. Mężczyzna zmarł. Prokuratura i dyrekcja szpitala w Limanowej wyjaśniają okoliczności śmierci 50-letniego pacjenta, który nie został przyjęty na oddział ratunkowy tamtejszego szpitala z powodu braku testu na obecność koronawirusa, podał serwis limanowa.in. Mężczyzna, który w poniedziałek miał zgłosić się do szpitala w Limanowej, uskarżając się na duszności, został odesłany do domu. Gdy wracał, jego stan zdrowia nagle się pogorszył. Jak opisuje limanowa.in, pacjenta reanimowała wezwana na miejsce załoga karetki, ale nie udało się go uratować. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w szpitalu powiatowym w Limanowej Andrzej Gwiazdowski powiedział dziennikarzom limanowa.in, że 50-letniego pacjenta nie odnotowano w dokumentacji szpitalnej. Dodał także, że został zabezpieczony monitoring, który mógł zarejestrować mężczyznę. Gwiazdowski wyjaśnił, że Limanowski Szpital dysponuje kilkunastoma łóżkami dla pacjentów, którzy mają objawy COVID-19.